Jedziemy! Cześć moi drodzy, witam was bardzo ciepło. Nie, nie jestem jeszcze tatą, także spokojnie, filmy, odcinki się pojawiają, będę informował was na bieżąco o tym, co się dzieje i tak dalej, także trzymajcie kciuki. A ja witam was w Donut County, czyli gierce, która jesteśmy ogromną dziurą i w tę dziurę musimy... Rozumiecie? W sensie, musimy wciągać różne rzeczy i może ja po prostu wam pokażę, o co chodzi. Zostawcie mi wszystko łapeczkę, jak już zostawiliście mi wszystko łapeczkę, zapraszam was na przygodę do NutCount. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, to zostawcie tę łapeczkę. Jeżeli chcielibyście kolejne, to również ją zostawcie i dajcie znać w komentarzu, że było spoko. Nowa gra, no okej, i zaczynamy. Pączek kręci się w prawym górnym rogu, okej, dom Miry. To będzie jakaś nasza główna tam bohaterka, czy jedna z bohaterek, która coś tam, prawda, się dzieje. Okej, grafika, jak najbardziej mi się podoba, widzieliśmy kota. Ben Esposito prezentuje. Okej, co prezentujesz? Piec z marszala, czy raczej psa jedzącego tosty? To jest dość dziwne. Mira, kiedy będziesz w robocie? Nudzi mi się, odpowiedz. Cicho tam, BK, czyli Bartoszu Kudzio. Niech będzie. Umarłam, nie żyję. Super śmieszne. I ty piszesz z pączka? Czy to jest pączko gąbka? Proszę o mi to ciszy. Lol, dlaczego nie żyjesz? Ten trąbiący koleś znowu mnie obudził. Jaki trąbiący koleś? Czy to jest koleś, któremu zabrać tę gąbkę z pączkiem? Nie wiem. Bladym, trąbiącym świtem. Trąba jedna. Spoko. Tak, pomszczę cię. O nie! Panie Szopie! Ostrożnie, stary! Gość potrafi przytrąbić. Luzik, chodź do pączkarni i przestań dawać psu chleb. No właśnie, tak się dziwiłem na początku, że pies dostaje chlebek, no ale nic. Bez chleba zdechnie, BK. Jest certyfikowanym bochenkiem. Okej, okej, nie wnikam. Dobra, za 5 minut wychodzę. Pa, 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 pa. Okej, krzyżyk. No i co? I teraz, o, za pomocą, o, tego pączka. Wchodzimy w świat... Otworzyć okno? Teraz wchodzimy. Wchodzimy w świat, który będziemy musieli wszystko wciągać do dziury. Okej, i oczywiście musimy zacząć od najmniejszych rzeczy. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład takiej literki T, no raczej nie wciągniemy, ciężko ją będzie. O! Dał radę! Proszę bardzo, no ale najpierw pozjadajmy te mniejsze takie rzeczy, żeby móc wciągać te większe, na przykład literki N, U i tak dalej. Te już wlatują lajtowo. Pozjadane, no i teraz. Czy da się w... Aj, muszę jeszcze inne rzeczy pozjadać, żeby zjeść, no, teoretycznie wsysnąć dziurą tego typa nawet. O, płotek możemy też zjadać. No dobrze. No dobrze. No i co? Został tylko on. Proszę bardzo, już więcej nie zatrąbisz, synu. A te pączki? Te Halo. O, jest. Wszystkie pączki, wszystko pozjadane elegancko. No i na tym polega ta gra, że musimy wciągać różne rzeczy do dziury, do Nut Shop. Czyli jesteśmy w sklepie z pączkami, którym ona pisała wtedy z tym shopem, tak? Czyli shop kojarzy mi się z Disowskim, więc... Pisała z Disowskim. O nie, już trąbi. Zrobiłeś coś temu trąbiarzowi? Tia, nie przejmuj się nim. O Boże, ale głośno. Nie przejmuj się nim. Dostarczyłem mu donuta. Czy donatę? Kim jest donata? Nie znam donaty. Aha, okej, lol. Super. No to chyba odwrócił jego uwagę. Ten pączek? Ej, wiesz co? I love you. Mam 9 poziom. W co? W Clicker Pixel RPG? Odpisuj. Wow. 9 poziom czego tak naprawdę? Kolego. Subcio. Co to jest ta kaczka? Mogę wysłać mu kaczkę. Albo ja jej. Odpowiedz. Nie czaisz, Mira. Na 10 poziomie zdobędę quadcopter. A, racja. Ale jazda. Dzięki, gratki. Okej, okay. Będziemy śmigać jak szlachta. Dobra, narka, BK. Dobra, powiedzmy, że taki głos będzie miała ta Grażyna. Jak to się nazywa? Już nawet nie pamiętam. Dobra, mogę zamknąć. I co, koniec pącz. 6 tygodni później. Oh no. Holy shit, czyli jesteśmy nad ogniskiem. 999 stóp pod ziemią. Donut County. BK. Wow, okej. Okay. Jak? Co? Kto to jest? Jak mogłaś rozwalić mój quadcopter? Tylko nie to, Mira. Nie odzywam się. Kogo obchodzi twój głupi quadcopter? Kurczak. Jak mogłeś rozwalić całe miasto? Za pomocą tego quadcoptera prawdopodobnie. Okej. Okay. Aha, czyli my jesteśmy... O kuźwa. Donut County z powrotem, 999 stóp pod ziemią. No i tak to wygląda, czyli zjedliśmy całe miasto tym quadcopterem praktycznie. W życiu nic nie rozwaliłem, jestem grzeczny. OMG, co? Użyłeś tej głupiej apki, żeby porobić dziury w całym mieście. I teraz, debilu, utknęliśmy pod ziemią. Mi się to podoba, tylko co z moim quadcopterem? To ja jestem ofiarą. Trzy kropki, może mnie ktoś poprzeć? Koko! Przecież to jasne, że ty to zrobiłeś. Wpadłem w dziurę zaraz po tym, jak zamówiłem pączka w twoim sklepie. I co to ma niby wspólnego z tym, że Mira rozwaliła mój quadcopter? Potter, co się stało z twoim synem? Ach, z pupem? Z moją pupą? Co? Mój słodki szczeniaczek. Pewnie wciąż jest gdzieś na górze. Co, muszę znaleźć swojego szczeniaczka? O Boże. Kliknij lewym, aby otworzyć dziurę. Gdzie? W
otwieramy portal, okej. Okay. O, i jest dziura, okej. Okay. Możemy, delikatnie, papier wciągać rzeczy. O, to bochenek, nie, to chyba kamień był. Aha, tego teraz nie wciągniemy, więc musimy od najmniejszych. Teraz Kajton. O, wszedł! Świetnie! DC? Co to znaczy DC? DC United jest taki klub. To? Teraz. O, to nie wejdzie, ale trzeba strącić kubek. Nie, tłucz się czasem. Okej, okay. Szybciej, poruszaj się, okej. Okay. I teraz co? Raczej. O, raczej to. I teraz. O, proszę bardzo. No dobra, i dalej nie widzę szczeniaczka tego ziomka. Co czekał tam i chciał do niego się dostać. Okej, okay, ten kaktus chyba tu nie wejdzie. Muszę zacząć od mniejszych rzeczy. O nie, to było jego jedzenie prawdopodobnie. Całkiem fajnie, dostałem się gdzieś na bok, totalnie przypadkowo, bo nie chciałem tego zrobić, ale... Czemu to nie weszło? Dobra, teraz kaktusy, one już na pewno wejdą. To jest troszeczkę za daleko, więc ja tego wszystkiego nie widzę. Tam mu nie mogę wejść, chyba że obróciłem je gdzieś na bok. Dobra, najpierw te wszystkie wiadra, z których on lepi garnek. O, jest to ziomek, który lepi garnek, ten z dołu, co wiecie, o co chodzi. Dobra, to mamy to wiadro z moczem, nie wiem co to było. Tutaj komoda z Ikei, Hemnes. To też mogę wsysnąć? O nie! O nie! Tylko nie to! O, to jest osobno, myślałem, że całe, jako poduszka. I teraz stół i koniec, lecimy dalej. Czyli musimy pozgarniać całe jego, że tak powiem, podwórko. To jest w ogóle cała jego rodzina, także propsy. Okej, okay, zjada... Nie, nie! Niech się to nie tłucze, bo za pomocą stłuczonego... Stłuczone to mi nic nie da. A jakbym uderzył tym krzesłem... Nie! 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 Dobra! Nie! Wuhu! Powoli, synu, bo nic z tego nie będzie. A co to jest? O, tu jest coś złotego w tym, to był komin? To był ogień w kominku? Naprawdę? Okej, o nie! Taka waza mi potrzebna, tu jest ich więcej. Okej, to pozgarniane, ciach, ciach. No, deski się udaje, na szczęście. Myślałem, że będzie ciężej z tymi deskami. I okej, wszystko? Świetnie, czy już znaleźliśmy psa tego typa, którego pilnie poszukiwał? O, słyszę psa. Dobra, najpierw to. I tabliczka sprzedana oczywiście, bo to się przyda. Teraz to. No i co? I na koniec balon. On poleci, czy zostanie wsyśnięty? Leci jak najwyżej. On się urwie, prawda? O Boże, to moja wina. To moja wina, to ja zrobiłem. Przepraszam. Odyseja pupa. Super pupa. No, świetna pupa. Okej. Okay. Odyseja, super pupa. Okej. Okay. Czyli to jest jego przygoda. Okej, okay. Gdzie on poleciał tam do pączkarni? To też muszę powsysać? Co ty? Dawaj mnie pączka! O chłopie! Takie pączki to ja od razu, widzisz, pada do kominka, wpada. Elegancko nagrzane. I to tyle? Aha, tyk. O kurde, to jest ewolucja! To już mogę takie rzeczy na... O panie, jeszcze ten kamień. Panie, jeszcze ten kamień, mówię! I panie, jasnych wień, czemu to nie wpada? Teraz to wzrosło. Proszę bardzo. Elegancja, Francja, turbulencja. Kondygnacja. Wszystko? Jeszcze to, nie? Okej, okay. I o, jak to się już poruszy do końca. O, przepraszam bardzo. Okej, okay. I koniec Odysei. 999 stóp pod ziemią, on spada. Pup. To jest ten dziadek. Świetna dostawa. Super pączki. To jest ten 10. poziom, o którym mówiłeś? Traszopedia. Czym jest traszopedia? Beczko kaktus. Jaskinia. Kubek do kawy. Hełm. Basen. Kość. Psia miska. Kamień w kształcie. Donaty. Kim jest Donata? Piec. Dom Pottera. Harego. No i co? I to jest koniec dostawy chyba prawdopodobnie w tym. Have a garbage day. Śmieciowego dnia. Aha, dostawa tych rzeczy na dół i musimy radzić sobie z tymi rzeczami, jeść te rzeczy, bo tylko tyle nam zostało 999 stóp pod ziemią. No dobra, och, wracamy do fabuły. Teraz będziemy naśladować głosy. Znowu, kolejny raz. Dawaj mnie tych ludzi. Muszę zapamiętać, kto kim jest, bo jest ich więcej. Chciałem tylko zaskoczyć pupa donutem. Jakkolwiek to brzmi. Chlip. A teraz odlatuję, biedny samiuteńki pup. Trzy kropki. Wcale nie, no, skoro wpadłeś pierwszy, skąd wiesz, że pup jest w balonie? W tej historii jest pełno dziur. Twój mózg jest pełen dziur. Ale szybki dis. Podobnie jak całe miasto, dzięki tobie. Wykonuję tylko swoją robotę, okej? Okay? Chwila, znaczy się, to nieprawda, jestem niewinny. Czekajcie, pup jest w balonie. Widziałam balon lecący w okolicy mojej Ranger Station. To nie ten. Widziałeś pupa? W którą stronę leciał? Nie wiem, coś. Nie rozproszyło. Helen, w ogóle jaki głos dobrałem babce, to jest... Dopiero co zamówiłam pączka. To jest taka Helga, wiecie. Miła. Ze stresu robię się głodna, lol. Czym się tak stresujesz? Jeszcze lub nie, ale...
To przez węże. Co? To przez węże i tyle. Ranger Station. Kliknij lewy, mam otworzyć dziurę. Okej, przenosimy się do Ranger Station. I tu więcej dziur. Wszystko musimy znowu wsysnąć. O kuźwa, panie! Bo dusiciela wciągnąłem bez problemu. Okej, ładuj mnie te kamienie, synu. Dobra, to już mogę. O, boczkiem. Bo dusiciel! On się boi tych węży. Aha, czyli to będzie pokazana prawdopodobnie historia każdego! Dobra! Dobra! O, panie wężu! O, nie rzucaj się! W ogóle to wygląda jak taka zabawka z Biedronki. Były słodziaki, świeżaki, teraz będą wężaki. Co wy na to? Przywołaj Ranger Station! To jest ta Helen, nie? No dobra, to najpierw to, okej. Okay. To był wąż w klatce, czyli... Co jest? Ostrzeżenie przed wężami! A czemu? Czyli miałem tego węża nie zjadać, tak? Co ja mam teraz zrobić, żeby mieć większą dziurę? Jakkolwiek to brzmi. O nie! Jeszcze większe ostrzeżenie przed wężami! A węże zjadają kury, tak? Naciśnij ogonem w to! W to też! Halo! O nie! Kolejna kura! Helen obsrana! Nie wiem co zrobić, jeszcze jedna kura została, tylko jak się z nią uporać? W ten sposób. Dachowanie kury, jak najbardziej, na propsie. Okej. Okay. I ostrzeżenie przed wężami przekroczyło wszystko. I teraz pewnie wróci dziura. O nie. A tam były wsysane te wszystkie węże. No nie, Helen. Co począć, panie Helen. Co począć, węże nie uciekają. Dawaj mnie te. Chociaż smutna muzyka, więc powinniśmy zachować powagę sytuacji. Może ona jest znana z tego, że pracuje w walce z wężami, żeby te węże nie uciekały. No ale w każdym razie, Helen, sorry, muszę cię wsysnąć do dziury. Okej, okay. Jakkolwiek to brzmi. To też wciągamy, całą resztę tutaj. Okej, okay. I Helen w dziurze, wpadła jak śliwka w kompot, jak Helen! Świetna dostawa, no i będzie 10 level, czy jeszcze nie? To jest kolejny poziom prawie, bo jeszcze musimy wbić 1000 expa, żeby wbić kolejną rangę, trashpedia. Tylko nie kolejna postać, bo braknie mi głosów. LOL! Powinnaś mi chyba dziękować za rozwiązanie twojego problemu z wężami. Chwila, więc jednak to ty otworzyłeś te dziury! Że co? Nie, chciałem powiedzieć, że ktokolwiek to zrobił, świadczył ci przysługę. To na pewno jakiś fajny gość. Ktoś jeszcze widział pupa? Salt. Jak może brzmieć sól? Tak, widziałem pupa. Przez mój teleskop. Masz na myśli mój teleskop? Nie, mówię przez mój teleskop. Gdzie go widziałeś? No, właśnie się coś sprzeczaliśmy z Pepperem. Więc przeniosłem przyczepę nad miętownię. Co? Spodobał się taki ptaszek? Hej, prawda. Ptaszyna jest przeurocza. No więc właśnie sobie podziwiałem ptaszka. Oh, come on. I wtedy dopadł mnie głód. Mały głód. Więc zamówiłem donuta przez tą aplikację Donut County. No i pojawia się dziura. No i teraz jesteśmy u niego. Dobrze, oj, za dużo tych głosów. Panie Bulldogu, co ten bull... Ten bulldog to jest ten bulldog jest zwariowany. W ogóle kiedyś miałem mieć bulldoga. Gdyby nie Chili Whippet, czyli mój piękny piesek kochany, jakże, to miałem mieć bulldoga. Dowiedziałem się, że bulldogi strasznie dużo chorują i jakoś zrezygnowałem, chociaż to nie musi być reguła. Nie chcę bulldoga! No to, czy to jest pup w ogóle? To jest ten pup? To ten pup? To ten piesek? To wszystko? Chcę iść dalej, okej. Okay. Tu więcej paproci, okej, czyli... A, on jest w swojej tej. Okej, okay, więcej drewna. O, oglądałem sobie ptaszka i wszystko jasne. Oj, nie chcę mieć... Nie chcę mieć... Przepraszam. Aha, on wypija wodę, dobrze, czyli ja rozumiem, żeby... Tu tylko pół się napełniło, także nie chcę tego za bardzo. O, tu jeszcze kamień, nie zauważyłem go nawet. No w każdym razie oglądanie ptaszka polegało na niczym innym jak... Właśnie na tym, okej. Okay. Mogę tę budę... Jeszcze... Nie do wody tylko, nie za daleko! O kurde, teraz jak to... Pij tę wodę. Dobra. Nie, ty mi się jeszcze przydasz. Ty na sam koniec pójdziesz. Okej, okay, pij tę wodę. Okej, okay, dawaj deskę. Pij tę wodę. A może, o, może on może wypić całą wodę. Bez kitu, tak to zróbmy. Pij to! Boże, ile ten ptak jest pojemny, bez kitu. Ile on już wsysnął. Aha, dobra, pij wodę. To wpada, to też wpada. Chyba że najpierw wyssasz to, tak. Okej, okay. Okej, okay. Teraz więcej ryb. Ryby to w ogóle wyskakują spod tego, nie wiem na jakim... Jak to działa, że... Okej, okay, wpada. Że ryby wyskakują z ziemi, no zobaczcie to, to jest... To jest creepy, ale jednak, pij to, pij to. I... Pij to. O, więcej... Pij to powiedziałem! Grażyna, okej, okay, no to nie się nazywa Grażyna, co prawda. Ale... Okej, okay.
I na koniec. I na koniec ptaszka! I taka. Halo! To go powoli wsysa? Co to chodzi? Nie mogę go wsysnąć? Halo! Tu jeszcze gdzieś jest jakaś ryba. A, wody więcej! No tak, zapomniałem o tej wodzie w kanalizacji! You flow too! Okej, okay, pijesz! Boże, on zaraz pęknie. Ten chłop pęknie bankowo. On pęka, zobaczcie to. Nie pękaj! Tyle wody to jest... No jednak go wsysłem, dobra, czyli trzeba było wsysnąć całość. Okej, okay, czyli jest ten ziomek, który... Już nawet nie pamiętam, jaki miał głos tak naprawdę, ale to nic. Kolejna ranga prawie wjeżdża, ale jeszcze potrzebuje 10 tysięcy expa. Nie, nie, trashopedia. Okej, moi drodzy, w tym momencie 999 stóp pod ziemią zakończę. Jeżeli spodobał się ten odcinek i chcecie więcej Donut County na moim kanale, dawajcie znać, oczywiście zostawiajcie mi wszystkie łapeczki. Powiedzmy 10 tysięcy łapeczek, pojawi się kolejny odcinek z Donut County na moim kanale. Będziemy znowu rozmawiać różnymi głosami, naszymi postaciami, a to nie są wszystkie postacie, bo jeszcze widzę kilka, jeszcze jakiś lis wynurza się z namiotu, także może być ciekawie. Oczywiście subskrypcję zostawcie również, żeby się świeciło na szaro, a nie na czerwono, bo 50% osób nie subskrybuje tego kanału. To jest straszne i przykre, możecie to nadrobić zawsze, jak nie subskrybujecie. Jak subskrybujecie, to bardzo dziękuję. Tyle ode mnie, mistrzowskiego kiedyś. Na razie, mistrze! Puu!